Dzień dobry Państwu, witam w najnowszym odcinku Palhajs TV, w którym zobaczymy osadę neolityczną w Kopcu. Zapraszam. Proszę Państwa, Kacper Błoński będzie robił teraz mąkę. Ej, ale coś się dzieje już. Do podpłomyka jeszcze dobrze by było mieć mleko, więc przejdziemy do kozy. Zamykasz tam, żeby mleko ci nie uciekło, a później tym palcem dociskasz. Ale cieplutkie. Ej, i wskaz... O! No widzisz? I, ty... I dociskasz tymi dwoma. O! Bo jeszcze chcesz, mogę... Możesz zerować. I no przepraszam. To... No nie ma za co. Palhajs TV. Bawiąc uczy, ucząc bawi. W 51. odcinku Palhajs TV cofnęliśmy się o 1000 lat wstecz i odwiedziliśmy średniowieczną osadę w Sławutowie. Tym razem cofniemy się do roku 3700 przed Chrystusem i odwiedzimy osadę z czasów neolitu, czyli kamienia gładzonego, bezpośrednio poprzedzającego epokę brązu. Do kultur neolitycznych, które zamieszkiwały tereny naszego kraju, zaliczamy te, które aktualnie widzicie na ekranie. Zwróćcie koniecznie uwagę na kulturę amfor kulistych, której grobowiec mogliśmy podziwiać w odcinku z Polskiego Parku Narodowego. Osadę, którą będziemy dzisiaj zwiedzać, reprezentuje kultura pucharów lejkowatych. Kochani, dzisiaj będziemy zwiedzali tą osadę, którą widzicie na tej pięknej mapie. Ale jak wiecie, mamy nową serię na naszym kanale, że zapraszamy różne znane i lubiane osoby, żeby razem z nami odwiedzały ciekawe miejsca. Jak wiecie, do tej pory nie udało się zaprosić nikogo znanego, ani nikogo lubianego. Kontynuujemy tą tradycję i dzisiaj w odcinku jest Kacper Błoński. Dlatego jestem ja, dokładnie. Znów tak. Nie udało się zaprosić nikogo znanego, ani lubianego. Kacprze, dziękuję Ci bardzo, że chciałeś się pojawić w tym niechlubnym gronie, którzy się pojawili w naszej serii. Mam nadzieję, że będę dumnie reprezentował tak, wszystkie jakby nielubiane osoby. Jest to osoby. Dla Ciebie swego rodzaju wyróżnienie, czy wręcz przeciwnie? Jest to dla mnie jak najwyższa ujma i będę z tego się szczycił, tak? Cieszymy się bardzo. Dzisiaj Kacper Błoński wystąpił u nas za mielone, bułkę i ogórek małosolny. Dokładnie tak. Tak dokładnie to tak wygląda. Trzeba się cenić. Ale Kacper tutaj w trasie powiedział mi, że jak był taki mały, to oglądał Palhajs TV i dlatego taki ładny, duży wyrósł. Dokładnie tak. Który odcinek Palhajs TV jest Twój ulubiony? Ulubiony odcinek Palhajsu. Taki jedyny, co pamiętam teraz, fajny moment. Taki bo... z Kacprem Błońskim w osadzie neolitycznej. Taki nowy, co wychodzi teraz. Nie, jak znaleźliście, jak było nasrane do czapki gdzieś w lesie. Gdzieś urodziny moje w tamtym roku. Chyba tak, nasrane do czapki. To dobre jest, było, nie? To było fajne. To może było dzisiaj też uda się do tego znaleźć. Kacper, ale nasi widzowie są dorośli i nie wszyscy ci kojarzą. Jakbyś mógł tak w dwóch zdaniach powiedzieć, kim jesteś i czym się zajmujesz? Ciężko to streścić tak... Bo jakbyście mieli poniżej 20 lat, wystarczyło powiedzieć, jestem Kacprem Błońskim. Może i tak. I zajmuję się może byciem tak. Kacprem Błońskim. To może powiem tak. Ogólnie robię jakieś rzeczy, które sobie lubię po prostu. Jakieś zajaweczki, ale super wypadło. Nie, ogólnie tak. Od 11 roku życia chciałem nagrywać filmy na YouTubie. I w końcu... Jego marzeniem było pojawić się u Wubunia na kanale. I pojawić się u Wubunia na kanale, więc najpierw dobiłem prawie tam milion subskrypcji tak, i milion tak. followersów. Żeby pojawić się na koncie, które ma 200 tysięcy subskrypcji. Dokładnie tak, bo inaczej Wubunio by mnie nie zaprosił. Nie. Tak się nie. Tutaj pojawiłem właśnie. Jakieś nagrywałem piosenki, głupie filmiki. Jeżeli wasze dzieci mówią Eluwina, to on jest za to odpowiedzialny. Dokładnie tak. I no przepraszam. To, no nie ma za co. Nie przedłużajmy, chodźmy do osady i zobaczmy, co się dzieje za tą piękną bramą. Tam już możemy zobaczyć, Tomek, pokaż. Oczekują na nas jacyś tubylcy. Dzień dobry, witamy. W osadzie neolitycznej w Kopcu. Witamy. Cześć. Czym jest neolit, to zaraz dowiemy się w środku. Zapraszam. Neolit to brzmi jak coś nowoczesnego. Wyjątkowo. No bo nazwa jest z łaciny, czyli nowy kamień. Nowa epoka kamienia, stąd neo. Co to jest neolit? Epoka. Epoka. Kamienia. Późna epoka kamienia. A czemu późna, jak myślicie? Po prostu to już był schyłek epoki kamienia. Schyłek epoki kamienia. Bezpośrednio przed epoką brązu. Tak, bezpośrednio przed epoką brązu, chociaż tam był jeszcze taki mały, krótki... Mam nadzieję, że mój nauczyciel się sobie ogląda okres. I widzi, nie? Ale tak, pokrótce, żeby wszyscy wiedzieli. Epoka kamienia z racji swojego charakteru musiała zostać podzielona. Czemu? Bo na początku w tej epoce kamienia ludzie tylko polują i zbierają.
Wytwarzają dosyć prymitywne narzędzia, jak jakieś pięściaki, drapacze, jakieś proste ostrza z krzemienia, które służą im do tego, żeby chociażby sprawiać zwierzęta, które są upolowane. Ale w pewnym momencie wszystko się zmienia. Pojawia się rolnictwo właśnie w tej epoce kamienia i to rolnictwo powoduje, że te narzędzia muszą być już bardziej wyrafinowane, bardziej obrobione, często oczywiście dużo cięższe, nie da się już ich już przenosić na jakieś dalsze odległości, tak jak wcześniej to ludzie robili, podążając za zwierzętami. W związku z czym archeolodzy musieli wydzielić nową epokę kamienia, dlatego że te wszystkie znaleziska tych wszystkich narzędzi tak naprawdę mają już zdecydowanie inny charakter. Pojawiają się siekiery, jakaś broń obuchowa, pojawiają się jakieś młoty w neolicie. I tak jak powiedziałem, wszystko to jest związane właśnie z tym, że pojawiło się rolnictwo. Ono się pojawiło mniej więcej około 10-11 tysięcy lat temu w różnych miejscach świata. A osada ta to jest jaki mniej więcej wiek? To zaraz dojdziemy. Dojdziemy. To jest 3700 przed Chrystusem. To rolnictwo rodzi się na Bliskim Wschodzie. Nie tylko na Bliskim Wschodzie, bo są takie obszary jak na przykład starożytne Chiny, Indie, Mezopotamia, chociaż tutaj możemy też mówić, że to jest część Bliskiego Wschodu. W każdym razie na terenie żyznego półksiężyca tak zwanego, kto nie wie, to niech wygoogluje, pojawiają się plemiona takie jak na przykład Natufijczycy. Nazwa pochodzi... Jak? Natufijczycy. Nazwa pochodzi... Natufieni. Tak. Nazwa pochodzi od pierwszych znalezisk, od miejscowości, w której pierwszy raz znaleziono przejawy życia tej ludności i oni na początku... Czyli miejscowość nazywa się Natuf? Natufia? Al-Natuf, o ile się nie mylę, miejscowość. Ci ludzie wędrują sobie po Bliskim Wschodzie, zbierają dziko rosnące zboża wtedy jeszcze, polują na zwierzęta, no ale klimat cały czas wychodzi z ostatniego zlodowacenia, więc się zmienia. I okazuje się, że w pewnym momencie brakuje tych dziko rosnących zbóż na terenach wyżej położonych, na wyżynach. No więc mają problem, albo stamtąd odejść, ale tym samym weszliby na teren innych grup zbieracko-łowieckich, no i tu by był problem, bo na pewno by był jakiś konflikt, jakaś scysja by wynikła. Ale oni postanowili zostać, zaryzykować. Okazało się, że zaczęli wysiewać zboża w dolinach rzecznych, tam gdzie jeszcze jakaś wilgoć była, no i to było tak naprawdę strzałem w dziesiątkę. Dało to na tyle duży plon, że przetrwali na tym terenie, mało tego, zaczęli się intensywnie rozwijać, między innymi też demograficznie. Z kolei to też w jakiś sposób wpłynęło na charakter życia. Kolei wtedy nie było. No, nie było kolei, ale no, kolej się pojawi trochę później. Natomiast no bo rozwijali ważne, się z kolei. Ważne no to... jest, to Amerykanie się rozwijali z kolei, tak, bo tak, tam tak. Budowali na zachód, wycinali tych biednych Indian, a później przejmowali. A to była chyba największa, tak, dysgresja, chyba największe ludobójstwo w dziejach naszej planety chyba, nie? Eksterminacja znaczy, Indian, były nie? Większe ludobójstwa, tutaj mogą się pochwalić różne narody ludobójstwem. Nie to, żebyśmy byli sami święci, bo też no przecież nie. Napadaliśmy na innych. W każdym razie też kto chce, to może poczytać o tym, co na przykład robili Belgowie w Kongu belgijskim wtedy. No i tak naprawdę jakbyśmy policzyli, to na jednego mieszkańca kraju agresora, no tak naprawdę Belgowie mają największe osiągnięcia, nawet no większe niż Niemcy Hitlera. Bo Belgów, a o tym się nie mówi. O tym się nie mówi. Dzisiaj to jest stolica Europy takiej światłej, Bruksela. A wcześniej z Brukseli płynęły takie decyzje, które spowodowały, że około 10 milionów czarnoskórych zginęło, około 10 milionów w momencie, kiedy tam panowali Belgowie, więc... Nigdy ich nie lubiłem, nigdy. Na jednego Belgów mieszkańca około 3,5 miliona tych Belgów ale, było. Ale może stąd się wzięło Obelga, nie? Na przykład. Obelga. A to dobre, rzeczywiście, Obelga. Można w ten sposób. W każdym razie już wracamy do neolitu, bo zacznie się robić mało neolitycznie. Tak powiem, mało neolitycznie i przede wszystkim politycznie w jakiś sposób. Wracamy do neolitu. Ci ludzie, tak jak powiedziałem, ci Natufijczycy wędrują, zbierają dziko rosnące zboża. W pewnym momencie klimat jest gorący, suchy, muszą się stamtąd autować, ewentualnie coś innego wymyśleć. No i wymyśli, że zaczęli po prostu wysiewać te zboża w dolinach rzecznych, gdzie jeszcze jakaś wilgoć była. Okazało się, że zaczęli zbierać dużo więcej niż wcześniej, gdzieś tam zbierali pokątnie te zboża. To doprowadziło do tego, że trzeba było też tych pól pilnować, no bo trudno zostawić swój dobytek, jak się włożyło już jakiś wysiłek w te poletka. W związku z czym trzeba było budować stałe osady. No tak. Od tamtej pory tak naprawdę ludzie zaczynają
budować stałe osady, pilnować tego swego dobytku. No i narodził się kolejny... Mniej byli nomadami, bardziej już tak starali się... Tak, już starali się być w jednym miejscu, pilnować tego, co udało im się zasiać. No i narodził się problem, no bo dotychczasowo się wędrowało za zwierzętami, w tym momencie nie bardzo można. Więc po prostu postanowili, że udomowią zwierzęta. Zwierzęta teraz muszą już być z nami w osadzie, więc pojawia się wtedy owca i koza jako zwierzęta domowe. Że teraz wydaje takie naturalne i logiczne, że zwierzęta są z nami, a kiedyś tak nie było, nie? Kiedyś tak nie było. Kiedyś na początku jeszcze prawdopodobnie w takim okresie przejściowym między paleolitem a neolitem, tak zwanym mezolicie, udomowiony został pies. Pies jest z nami najdłużej. I podobno właśnie to jest jedyna różnica między psem a wilkiem, że pies przez to, że jest tyle lat z człowiekiem, trawi skrobie, a wilki nie. A tego nie słyszałem. Że podobno pies przez tyle lat z człowiekiem jest w stanie strawić skrobie, że wilki nie mogą jeść ze śmietnika, bo będą chorować, a psy mogą. No tak, no te psy, tak jak powiedziałem, no one są z nami bardzo długo, więc jakoś tam do naszej diety się musiały dostosować. Te resztki pokarmu przecież dostają jeszcze gdzieś tam na wsiach, nawet ziemniaki. Czasem ktoś rzuci psu i ten pies to rzeczywiście w jakiś sposób strawi. Zresztą teraz dopiero jest taka kultura, że pies mówi jeść taką karmę, coś, że przez tysiące lat jadł to, co zostało. Nikt się nie przejmował, no nie? Teraz jeśli chodzi o to, kultura się dosyć zmienia, bo kilka dni temu mieliśmy tutaj turystkę z pieskiem gdzieś. No opowiadałem oczywiście, że pies w neolicie był jedzony namiętnie. Pomagał oczywiście w polowaniu. Pilnował osady. No jak już nie mógł pomagać, bo nie był ranny jakoś bardzo, to go zabijali, go zjadali. Tak, albo ewentualnie jak brakowało żywności w osadzie, to piesek był pierwszy. Tak. Później były tam jakieś ewentualnie zwierzęta, więc... No tak, bo piesek by najmniej, bo pies nic innego nie daje. Bo pies nie ucieknie. Tak. Pies... Ale też pies nie daje mleka, nie znosi jajek, nie, więc jakby pierwszy był tak, zjadany. Tak, więc nie? Był pierwszy zjadany, no pani się oburzyła niestety na to. Powiedziała, żeby przy jej psie nie mówić takich rzeczy. Ja się piesek nasłuchał, nie? Więc pies się nasłuchał, wrócił do domu, przerażony, tak. Straumatyzowany, zastanawiając się o siłę ekonomiczną portfela właścicielki, bo gdyby ona rzeczywiście zaczęła jakieś niedobory notować, no to ten pies czuł się już zagrożony po usłyszeniu tego, co tu usłyszał. Że będzie główną atrakcją grilla. Tak, chociaż to był taki mały pies, że to dwóch rozszerszych mężczyzn, cztery piwa i nie ma psa. Także to nie było jakoś wielkie zwierzę. W każdym razie wracając do neolitu, udomawia się owce i kozę, pies już tam jest. No i okazuje się, że tyle żywności to rolnictwo daje, chociaż ono jest prymitywne, że w poszukiwaniu nowych terenów uprawnych zaczyna ta ludność ekspansję. No z Bliskiego Wschodu dzisiejszy to jest, akurat ci Natufijczycy żyli, dzisiejszy Izrael, Palestyna. Nie bardzo jest w którym kierunku emigrować rolniczo, bo jak wszyscy wiemy, dookoła pustynia, na wschód Półwysep Arabski, na południe Synaj. Więc tak naprawdę mogli tylko na północ. Przez teren dzisiejszej Syrii, teren dzisiejszej Turcji. Teraz też Syrii idą w tą stronę. Tak, no, cały czas jest sytuacja taka, że w momencie, kiedy są jakieś niedobory, to jest ze wschodu na zachód ekspansja. I tutaj jest taka ciekawostka, że my jako Europejczycy nie powinniśmy się przyzwyczajać raczej do tego, że tutaj jakaś grupa ludności długo zagrzeje miejsce, bowiem ludność Europy wymienia się co jakiś czas niemal całkowicie. Byli tutaj kiedyś Neandertalczycy, 40 tysięcy mniej więcej lat temu pojawili się ludzie kromaniońscy, czyli to już my. Wytępiliśmy Neandertalczyka. A później... Neandertalczyk był silniejszy, ale był głupszy od nas, nie? Nie tyle głupszy, co my mieliśmy trochę jakby inny system społeczny. Tutaj udowodnione jest, że najprawdopodobniej w wyniku tego, że oni całymi grupami rodzinnymi chodzili na polowania, to po prostu jeżeli na przykład zginęła kobieta przy polowaniu, no to był dramat. Jak zginął mężczyzna, no to wystarczył tak naprawdę jeden w jaskini i się odrodzili. I se poradzili. I se poradzili. Ale natomiast wtedy dobrze, nie? W przypadku jakby kobieta jedna, druga zginęła, czy była ranna, czy poroniła, no to są tragedia. Rzeczywiście tragedia. Czyli my po prostu kobiety w jaskini trzymaliśmy. A my trzymaliśmy kobiety raczej w jaskini i to się, że tak powiem, opłaciło. No, a teraz wyłażą. Teraz wyłażą, teraz problemy. Wyłażą z jaskiń. Są problemy. No i zaczynamy wymierać, tak jak to się okazuje. Tak. Może to się wydaje śmieszne i mało atrakcyjne dla samych kobiet, no ale taka jest kolej rzeczy. No nas jest mniej jako facetów też generalnie trochę teraz chyba, nie? To znaczy na świecie ogólnie to jest więcej, bo... Ale chyba w Polsce chyba kobiet jest więcej. W Polsce jest troszeczkę więcej kobiet. To po wojnie jeszcze pozostało. I też styl życia mi się wydaje, że mężczyźni się gorzej prowadzą. To znaczy też. Tak, na przykład w neolicie była sytuacja taka, że kobiety gdzieś tam między 32-35 żyły, także dosyć niedługo.
Natomiast mężczyźni mogli sobie do 40 śmiało dożyć. Także to była odwrotna sytuacja. No przede wszystkim porody dawały się we znaki, więc te tak, kobiety nie było często, opieki takie jak teraz, tak, nie? Często kobiety umierały przy porodzie. No i oczywiście ciężar życia. No. Nie no, w ogóle ja sobie teraz abstrahując nie wyobrażam teraz, nie, że jakby my też żyjemy teraz sterylnie, nie, są opatrunki, dezynfekcja, a tutaj w takiej jaskini upał urodziła, nie, to ten połóg cały, to wszystko, krew, nie, to takie, bo ciężkie tematy były, nie? No tak, więc to był ciężki temat. Druga sprawa, że no, bo jesteśmy w neolicie, ale weszliśmy na chwilę w paleolit. W tym paleolicie dodatkowo człowiek z myśliwego łatwo mógł stać się ofiarą. No, trzeba pamiętać, że na przykład na ziemiach polskich ci tak zwani jaskiniowcy, którzy sobie funkcjonowali stąd bardzo niedaleko, bo Dolina Prądnika jest usiana takimi stanowiskami, gdzie w jaskiniach po prostu stwierdzono występowanie ludzi w tamtym okresie. Mieliśmy tak naprawdę pół Afryki z dopiskiem jaskiniowym w tamtym czasie. Lew jaskiniowy, hiena jaskiniowa, niedźwiedź jaskiniowy. Tutaj na naszych terenach? Na naszych terenach, okay. Więc tak naprawdę tylko nie było tygrysów szablozębnych, bo one chyba by tylko w Ameryce były, nie? Tygrysy szablozęby były tak, w Ameryce. Tak. Tutaj niestety pewne spustoszenie epoka lodowcowa zrobiła jako film animowany. Często dzieci, które tu przyjeżdżają, pytają, czy były tygrysy z szablozęby. Nie, nie było, nie było. No i oczywiście leniwce. Ja zawsze odpowiadam, że leniwców jest teraz w Polsce bardzo dużo. Więc rząd dba o to, żeby było jak najwięcej. No tak, no im więcej leniwców, tym leniwce wyciągają łapki po prostu tak. po jakieś frukta i wtedy można leniwcami w jakiś sposób sterować. A pytanie, jeśli chodzi o hierarchię na przykład w grupie, jeśli była no, stara osada, to czy był jakiś wódz? Nie wiem jak to nazwać. Zdecydowanie ktoś wydaje się, że był jakiś wódz. Dlaczego? Dlatego, że chociażby w tej kulturze pucharów lejkowatych, która jest daleką, daleką pochodną tych rolników, o których mówiłem z Bliskiego Wschodu, ponieważ przez 2000 lat od tego 10 tysiąclecia ci rolnicy zasiedlali poszczególne tereny, aż w pewnym momencie znaleźli się u naszych granic i 5600 lat przed Chrystusem oni wchodzą na nasze ziemie. Może powiem, co tu zastają i zaraz wrócę do tego. Wchodzą na nasze ziemie te 5600 lat temu, nie znamy nazwy. I to wtedy nie było prawdopodobnie innych ludzi. Byli. Byli. Byli, z tym, że byli to myśliwi zbieracze. Nic czego nie uprawiali, nie było tutaj rolnictwa. Były tutaj tak zwane dwie kultury archeologiczne, no bo trzeba było jakoś nazwać te ludy. Nie znamy przecież cały czas nazw. Była kultura janisławicka na wschód od Wisły i chojnicko-pieńkowska na zachód. To byli typowi myśliwi, przemieszczali się po tej wielkiej puszczy, jaka Polskę wtedy obrastała. No ten las musiał być piękny po prostu, nie? No na pewno był piękny, a zarazem był na pewno lasem przerażającym. Tak. Chociaż fauna i flora nie różniła się w neolicie za bardzo od tego, co mamy dzisiaj, moglibyśmy tylko dorzucić tura, to na pewno no tak, wszyscy wierzą, że to jakby jest ten tur. Las, którego nikt nie sprząta, to musiał być taki bardzo ciężki. Tak, jest ciężki, pewno butelek. Że jakby teraz przez las idziemy, a wtedy sądzę, że przez las przejście nie było łatwe, bo leżały drzewa, konary, jakieś strzało. Na pewno, nie? Gdybyśmy pojechali do któregoś z naszych parków narodowych, to byśmy podobny pewnie krajobraz zobaczyli. Trzeba pamiętać, że w tym lesie cały czas żyją myśliwi. No, zawsze łatwiej jest upolować człowieka niż sarnę. No tak. Natomiast czyli kanibalizm wtedy występował? Kanibalizm występował. Trudno powiedzieć, czy akurat w tej grupie, ale na pewno nie stronili od tego. Z neolitu są poświadczone takie stanowiska, gdzie rzeczywiście ten kanibalizm jest udowodniony. No więc ten las wcale bezpiecznym lasem nie był. W jaki sposób jest udowodniony? Że w ognisku znajdowane są ludzkie kości, czy jak? Chociażby tutaj niedaleko stąd jest stanowisko archeologiczne, gdzie tak zwana kultura ceramiki sznurowej, nazwa od naczyń, po prostu zanim naczynie wypalili, to zanim wyschło, odbijali sznurki. Taką mieli jakąś manierę. Więc dzięki temu możemy nadać im nazwę i rozróżnić od innych kultur, na przykład kultury pucharów lejkowatych. Ja mam jeszcze pytanie o amforkulistych. Od czego? Amforkulistych. Też od naczyń. Po prostu takie okrągłe naczynia. No i dlaczego akurat tak ich nazwano? Tylko oni te amfory kuliste robili? Tak, najbardziej charakterystyczne naczynia, które się pojawiają na danym stanowisku, one dają z reguły nazwę. A kultura naddunajska? Kultura naddunajska tak naprawdę to jest cały cykl kultur naddunajskich. No to między innymi kultura ceramiki wstęgowej rytej, to są ci pierwsi rolnicy, którzy przyszli na nasze ziemie, czy na przykład kultura ceramiki wstęgowej kłutej.
Więc te nazwy są dosyć śmieszne. Archeolodzy mieli fantazję. Amfor kulistych. To archeolodzy wymyślają tę nazwę, tak? Tak, no bo cały czas nie znamy nazw tych plemion. Oni na pewno mieli jakąś nazwę. Na pewno, na pewno jakąś nazwę mieli, no ale niczego nie zapisano, więc po prostu trzeba nadawać takie fachowe, archeologiczne nazwy, czasem śmieszne. Czasem mniej śmieszne. Z reguły jest to albo od naczyń, albo ewentualnie od miejscowości pochodzenia. A jaka jest najśmieszniejsza nazwa kultury, jaką znasz? No i tu bym się naraził odkrywcy na pewno, jeśli żyje. Może coś starego takiego, żeby już ta osoba nie obraziła się. No, słyszałem o kulturze ceramiki grzebyczkowo-szczoteczkowej. O, to fajne jest. Kukutemi Trypoli. Kukutemi Trypoli. A co to jest? To jest taka kultura Kukutemi Trypoli. To jest od miejscowości na Ukrainie. To jest taka neolityczna kultura, bardzo wysoko zresztą rozwinięta, która funkcjonowała mniej więcej w tym samym okresie, kiedy u nas puchary lejkowate funkcjonowały. A jak z tą hierarchią właśnie w grupie? Z hierarchią w grupie. Na naszych ziemiach zaczyna się w tamtym okresie budowa olbrzymich grobowców i tutaj warto by było sobie wpisać na YouTube'a megality, historia sprzed 5500 lat. Jest naprawdę fascynujący dokument na ten temat. Tam pokazane są grobowce, które zaczyna ta ludność na naszych ziemiach budować. Olbrzymie. Na planie trapezu, często nawet przekraczającego 100 metrów długości, otoczonego olbrzymimi głazami narzutowymi zostawionymi przez lodowiec. W środku nasyp ziemny. Budowali komorę u czoła tego grobowca. Do tej komory mógł wejść szaman, natomiast zmarłego, i praktycznie zawsze jest to jakaś jedna osoba na całe 100 metrów grobowca, z reguły to jest właśnie jakiś 50-60-letni mężczyzna. Widać jest, że jest jakieś rozwarstwienie społeczne, jest jakiś przywódca, prawdopodobnie jakiś może przywódca rodu, który zakładał taką osadę, a wszyscy obcy się gdzieś tam przyłączali, bo łatwiej było w takiej osadzie niż w tym lesie. Więc władza była no, ze strony tego właśnie przywódcy. Nie wiadomo, czy jednocześnie szamana, czy może władza duchowa od władzy świeckiej była oddzielona. Trudno to dzisiaj powiedzieć. W każdym razie był taki naczelnik, chociaż to akurat komunistycznie brzmi, taki przywódca osady. Pierwsze pytanie. W tamtym roku byliśmy w miejscowości na Drybie Dwór, koło Polskiego Parku Narodowego, i tam był grób skrzynkowy z kultury amfor kulistych właśnie. I tam było napisane na takiej tablicy, że w tym grobie skrzynkowym chowano bez nóg. No, różne zwyczaje były pogrzebowe. Ja wymyśliłem, że po prostu był głód. No i te nogi zjadli. I nogi zjedli. No tak, ciekawe, czy ta osoba żyła później i sama jadła te nogi, czy może... Czy może inni zjedli nogi? Drugie pytanie, bo żeśmy dygresję zrobili. Zacząłeś opowiadać o tym, skąd wiadomo, że oni jedli ludzi, ale zaczęliśmy też o naczyniach. Tak. Skąd wiadomo, że jak może udowodnić, że ta kultura jadła ludzi? Pod koniec funkcjonowania tych kultur rolniczych, między innymi właśnie tej kultury pucharów lejkowatych, na naszych ziemiach pojawia się tak zwana kultura ceramiki sznurowej, o czym powiedziałem. I tutaj często pojawiają się stanowiska archeologiczne, gdzie widać jest, na przykład tutaj niedaleko jest takie stanowisko, gdzie znaleziono szkielet człowieka poćwiartowany, z kości wydłubywano szpik, czy wysysano szpik, i są charakterystyczne rysy odkrzemionego noża, po prostu oddzielano mięso od kości. Także widać jest, że w tych niektórych grupach, a w przypadku tej akurat kultury, przez pewien okres, dłuższy okres czasu, zajmowali się oni przede wszystkim pasterstwem, nie zajmowali się uprawą roli. Ten kanibalizm występuje, chociaż w pucharach u tych rolników nie jest on jakoś tam potwierdzony. A jeżeli było rolnictwo, to no teraz mamy tysiące rodzajów zbóż, jakichś rzeczy. Co wtedy było głównie uprawiane na naszych ziemiach? W zasadzie okazuje się, że to, co dzisiaj wraca do łask. Na fali eko zaczynamy jeść prymitywne pszenice typu płaskórka, samopsza, czy na przykład orkisz. Podobno był znany jęczmień. Niektórzy to negują, inni, że tak powiem, dają głowę, że ten jęczmień był już wtedy znany, że robiono nawet z niego piwo. Powiem szczerze, nie wiem na jakiej podstawie za bardzo... Teraz to nie by ziemniaki, kukurydza, to wszystko z Ameryki, nie? Tak, jest to z Ameryki, Hiszpanie to wszystko przywlekli. Natomiast wtedy, tak jak i zresztą w średniowieczu, czy w okresie, załóżmy, rzymskim, wpływów rzymskich, no to tylko jęczmień. Natomiast w neolicie trudno powiedzieć, czy rzeczywiście robili to piwo. Próbuje się to udowodnić. Nie wiem, czy koncerny w jakiś sposób alkoholowe nie próbują, że tak powiem, pogłębić historii. W każdym razie prawdopodobnie to piwo mogło już być robione.
Nawet ktoś wymyślił, że 5% miało, nie wiem skąd. Bo generalnie kiedyś tak było, że jak złapano jelenia na przykład, no to z niego robiono wszystko, nie? Skóra, mięso, tak. Kości, do 100% go zjadano. Tak jak mrówki robią po prostu, że nic nie zostaje, nie? Podejrzewam, że nawet gotowali gałki oczne, bo jak tak. Już się złapało tego jelenia, tak. No to on był cenny. Przede wszystkim skóra, róg, no i oczywiście kość. No, o mięsie nawet nie wspomnę. Więc tak naprawdę całe zwierzę było wykorzystywane. Ludzie musieli się nauczyć wykorzystywać wszystko to, co udało im się pozyskać z natury. Przychodziła zima. W ogóle klimat, który tutaj występuje umiarkowany, jest taki, że trzeba planować coś, co będzie za pół roku, nie? Tak, dlatego też wydaje się, że w tamtym okresie te osady mogły wyglądać nawet zdecydowanie lepiej niż na przykład jakieś wioski w rodzącym się w tamtym okresie starożytnym Egipcie, bo jak wiemy, tam wystarczy 3 ściany, jakaś kotara, żeby komar nie wchodził. Tak. Dachu nie musi być, wystarczy, że zalepimy to czymś, bo deszcz za bardzo nie pada, natomiast tutaj mamy zimę, musimy przetrwać tak. Zimę, zapasy, więc te chałupy musiały być rzeczywiście w miarę szczelne i dające szansę na to, żeby przetrwać zimę, a te zimy, no różne bywały. Jako ludzie, tylko na łowiectwie zimą trudno było przetrwać bez zapasów jakichś, nie? Trzeba było robić jakieś tak, rzeczy, więc nie? Po prostu wędzono, suszono mięso, no a przede wszystkim wydaje się, że jeżeli już hodowano zwierzęta, a posiadano owce, kozy, tak jak powiedziałem, przywleczono jeszcze z Bliskiego Wschodu, na terenie Europy została udomowiona świnia pochodząca od dzika, krowa pochodząca od tura, więc tych zwierząt mieli już dosyć dużo i raczej pewnie nie wybijali stad na jesieni, bowiem można było gdzieś tam po lasach te zwierzęta wypasać, nie było leśniczych pilnujących, więc pewnie one były te stada naturalnym rezerwuarem tego mięsa, więc nie trzeba było lodówek. Część można było uwędzić, a część po prostu zabić w odpowiednim momencie. Jeśli chodzi o przyjście tych rolników, tak jak powiedziałem, ci pierwsi rolnicy z tej wstęgowej rytej kultury, która wzbudziła aplauz, przychodzą na nasze ziemie, mają te pszenice, ten jęczmień, oczywiście motylkowe, czyli groch, bób, soczewica, ciecierzyca, to już wszystko było znane. No oczywiście mają te zwierzęta, czyli owca, kozę, za bydło, świnie, no i ten pies nieszczęsny, który jest też rezerwuarem mięsiwa. Muszą tutaj sobie jakoś w tym lesie poradzić. Okazuje się, że nie mają jeszcze takich narzędzi, którymi mogą ten las wyrąbać, a muszą przecież budować osady, gdzieś tworzyć te poletka. Więc po prostu najprawdopodobniej obrywają korę z drzew, w ten sposób wysuszają takie drzewo, preparują jakąś część lasu, podpalają i w zgliszczach po tym lesie jeszcze wtedy rogową motyką po prostu uprawiają te poletka. Zwierzęta, tak jak powiedziałem, wypasają po lasach, natomiast budują bardzo ciekawe obiekty. Wyobraźcie sobie, że taka lepianka jak ta tutaj z tyłu znajduje się nawet obiekty, które miały 50 metrów długości. Więc taki olbrzymi obiekt, wczesnoneolityczny, w takiej osadzie mogło być jeden, dwa takie obiekty i co ciekawe, najprawdopodobniej mieszkano tam całym rodem. I niektórzy obliczają, że być może nawet około 100 osób mieszkało w jednej chałupie. Mieszkało się na poddaszu, były stropy w tych chałupach, natomiast na dole... Czyli jak tyle osób w kawalerce. Tyle osób, taka duża kawalerka, natomiast centralne ogrzewanie stanowiły zwierzęta wprowadzane na dół. Okay. Ciepełko od zwierząt wędrowało ku górze, można było się dzięki temu ogrzać. Na pewno było rzeźko. Bardzo. Rzeźko. I tak ta kultura sobie funkcjonuje w dolinach rzecznych, tam gdzie można sobie rogową motyką łatwo tę ziemię uprawiać, bo jest bardziej mokra, wilgotna. No tak. Gdzieś mniej więcej do okresu 3700 przed Chrystusem, kiedy to łączą się te ludy pierwotne, zbieracko-łowieckie z terenu Polski, o których mówiłem, no i oczywiście ci przybysze, ci pierwsi rolnicy. I dzięki temu krystalizuje się pierwsza kultura rolnicza naszych ziem polskich, rodzima kultura, tak zwana kultura pucharów lejkowatych. I tutaj są trzy ważne wynalazki, a o których... Macie tu jakiś taki puchar lejkowaty mamy. Na stanie? Wyżej zobaczymy taki puchar. A macie? O, nie mam amfory kulistej. Nie mamy, ale postaramy się mieć. W każdym razie ważne by było, żeby każdy jednak usłyszał o trzech bardzo ważnych wynalazkach tamtego okresu, które wszystko zrewolucjonizowały. To jest przede wszystkim pojawienie się siekiery z krzemienia. I tutaj zachęcam wszystkich, żeby się wybrali kiedyś do muzeum w Krzemionkach Opatowskich. Byliśmy z Luizą, świetna rzecz. Poczekaj, to się chodzi pod ziemią, to tak, są takie tak, przestrzone, tak, tak. Super sprawa. I to jest właśnie... Pisałem do nich, ale się nie odezwali. Tak, chciałem zrobić odcinek. Mam pytanie, no bo Marcin mówił, że nazwy tych plemion pochodzą od ich największych wynalazków.
Skoro największy znaczy, charakterystycznych. Charakterystycznych przedmiotów znajdowanych na wykopaliskach. Siekierę mieli wszyscy, ale puchary lejkowate mieli ci. Mieli jedni. Tak, więc pojawiają się te siekiery. Właśnie w Krzemionkach, w tej jednej z najstarszych kopalni przecież na świecie, wydobywa się olbrzymie ilości krzemienia, przerabia na siekiery i rozprowadza po tutaj dosyć gęsto zaludnionej rolniczej okolicy. To jest pierwsza rzecz. Ciekawe, łatwiej. Jak kto był pierwszy, to wymyślił siekierę, nie? Taki pierwszy, bo ktoś musiał być pierwszy. No ktoś musiał być pierwszy. Trudno powiedzieć kto. No ja na przykład nie wiem, powiem szczerze, nie wiem kto wymyślił tę siekierę. Ona się pojawia dosyć wcześnie, bo 8000 lat temu. Te siekiery na naszych ziemiach już są, jeszcze granitowe, nieduże, małe, nie można skrzywdzić żadnego drzewa tą siekierą, trudno powiedzieć po co ta siekiera w ogóle była, najprawdopodobniej jakieś role kultowe pełniła. Ale już w tej kulturze pojawiają się te siekiery z krzemienia, którymi rzeczywiście można zrąbać las, więc oni już intensywniej odlesiają teren, wypalając jednocześnie. Pojawia się też oczywiście wóz. Pojawia się wóz. Czyli koło. Koło było na pewno znacznie wcześniej, natomiast z naszych ziem, i to jeszcze ciekawe, że z województwa świętokrzyskiego, to jest gmina Działoszyce, powiat Pińczowski, pochodzi najstarsze dotychczas znalezione przedstawienie pojazdu kołowego. Datowane pomiędzy 3630 bodajże 6, a 3370 przed Chrystusem. I starsze tym samym od przedstawienia znalezionego w Mezopotamii. Także okazuje się, że pierwsi na ziemiach polskich jeździliśmy, o ile możemy powiedzieć my, bo jesteśmy trochę innym ludem, niż cała reszta. Przynajmniej dowód jest na to. Na tak zwanej wazie z Bronocic, ze wsi Bronocice, ta waza... Przepraszam, taką dygresję, bo o tym zapomnę. A z tymi widelcami, że Francuzi od nas brali, to prawda jest? W jakiś sposób jest to prawda. Dlaczego? Dlatego, że na zachodzie z reguły chociażby mięso jedzono rękami. No higiena... Mówi się elegancja Francja. Francja elegancja. No trzeba się też zastanowić skąd się wzięło to, że we Francji są te najlepsze perfumy na świecie. No, bo śmierdziało. Dlatego, że tak tam śmierdziało, że trzeba było robić naprawdę dobre perfumy i żeby to maskować. Przypomnę tylko te suknie, które były modne w tamtym okresie z taką jakby deską na boki. No to przecież montowano tam specjalne koszyczki z jakimś mięsiwem, żeby całe robactwo przeszło na te rogi i nie mordowało. Nie chodziło po. Nie chodziło po. Skończmy na po. O jest. No tak było. Te włosy takie nie do włosy. No. Przecież do dziś w muzeach możemy spotkać takie małe młoteczki do zabijania wszy. No tak. Zdejmowało się perukę, dobra, zabijało się. Dlaczego oni się nie myli akurat? Uważano, że częste mycie skraca życie, tak bym to dzisiaj ujął, więc raczej się nie myto, ponieważ warstwa ochronna organizmu w postaci potu i tego brudu jest naturalna i ona nie pozwala to różnego rodzaju chorobom. Sarnę, która się myje na przykład? Tak, różnego rodzaju chorobom nie pozwala, że tak powiem, dostać się do organizmu. Takie było przeświadczenie w Europie. My natomiast w Polsce, z racji tego, że państwo się rozrosło po Unii z Litwą, mieliśmy duże kontakty z Turkami. Turcy to muzułmanie, oni muszą się myć dosyć często z racji religii, tak. Więc to wpływało na to, że chociażby no jak nasza szlachta gdzieś tam posłowała, to no nie chciała śmierdzieć na zwyczajnie świecie. Tak, więc chodził poseł z Polski, a on z Polski, czuć. Z Polski. Najpierw nas czuć, potem nas widać. Więc wydaje się, że to miało jakiś wpływ na to, żeśmy się częściej myli. I te widelce też u nas wtedy się pojawiły wcześniej. Widelce się pojawiły dosyć wcześnie, natomiast w ogóle Słowianie, oni wydaje się, że w tych pierwotnych okresach, chociażby te sauny modne, te tak zwane banie, jeszcze przed wojną gdzieś te banie się spotykało, więc wydaje się, że ta kultura saunowania spowodowała, że jednak no, nie było takiego brudu, chociaż były też przejawy, na przykład przed wojną, uważano kołtun. Nie wiem, czy wiecie, co to jest kołtun. No, włosy takie, nie? Że to... Zlepione, brudne tak. Włosy. W Polsce nie uważano tego kołtuna za brak higieny, tylko za chorobę. Nie trzeba było tego obcinać, dlatego że można było umrzeć nawet, więc trzeba było ten kołtun jakoś przetrwać. Nie wiem w jaki sposób, ale... Czyli jeszcze raz, kołtun to było... Jak włosy cię zlepiły po prostu brudem i nie mogłeś tego rozplątać. Tak się zrosło, że nie szło. Ktoś cierpi na kołtun. Teraz jak masz kołtun, to go musisz wyciąć, bo rozczesać to ciężko się, to nie jest łatwe. No ale nie? Myślę, że trudno by było znaleźć kogoś z kołtunem. Ale w ogóle, jak miał prawdziwy kołtun taki, jak oni mieli, to trzeba by go wyciąć po prostu, nie? Tak, no i podejrzewam, że przynajmniej od jakichś 70 lat nie ma nikogo w Polsce, kto by miał taki prawdziwy, klasyczny kołtun. Tak. Teraz są jakieś podroby jakieś.
Więc te widelce, jest trochę racji z tym, a jak ci Francuzi pewne rzeczy zapożyczyli? No zapożyczyli tym, że mieliśmy wspólnego króla i on pewne rzeczy wywiózł, uciekając z Wawelu. Ja tak podpytuję, bo to historyk jest z nami, więc po prostu takie rzeczy można zweryfikować. Więc, tak politycy się mówią, a Francuzi będą nas to uczyli, jak nas widelce tak, dostali, no, nie? Henryk Walezy nie był za bardzo zadowolony z tego, że musi tutaj funkcjonować w takim stosunkowo zimnym, nudnym kraju. On twierdził, że tutaj ludzie się nie uśmiechają, że są tacy katolicy, tacy rozmodleni. Na tym Wawelu w ogóle nie dzieje się nic ciekawego, więc sam zaczął rozkręcać jakieś imprezy. Oczywiście wśród naszych budził pewne kontrowersje, bowiem był oblepiony różnego rodzaju kolczykami, klipsami, pierścieniami. Nowoczesny był po prostu. Był tak, nadmiar nowoczesny. Dzisiaj możemy spotkać gdzieś tam na ulicach takich nowoczesnych. Tak. On, no, że tak powiem, łamał pewne standardy, które w Polsce były. Twierdził, że jest nudno. W momencie, kiedy się zwolnił we Francji tron, postanowił wiać. Pomimo tego, że nasi go gonili, nie pamiętam dokładnie, ale albo starosta, albo wojewoda krakowski rzucił się w pościg. No to król kazał palić mosty za sobą. Krzyczał: najjaśniejszy panie, proszę wrócić. No nic nie dało, zwiał do Francji. No skończył dosyć marnie, bo z tego co wiem, to zmarł w ubikacji. No ale wywiózł parę rzeczy takich... Na tronie. Wywiózł parę rzeczy takich dosyć cennych z Polski. Między innymi mówi się, że te widelce. Chociaż do końca nie wiem, czy to... No, to była bardzo długa dygresja. Wróćmy do trzeciego wynalazku. Bo ja tak, ale mnie jedziecie, ale po wszystkich epokach. Dokładnie. Pierwszy to był siekierka? Drugi to było wozy. Drugi to był wóz. Natomiast trzecie to było radło. Radło. Coś mi mówi, ale... Radło, ono trochę później występuje, to jest jak taki prosty drewniany pług do tego, żeby zorać ziemię. No tak. Natomiast w neolicie nie możemy za bardzo mówić o radle, możemy mówić tylko o tak zwanej sosze, socha. Czyli taka gałąź dobrze dobrana z jakimś elementem roboczym w postaci konaru, podpinana pod wołu. No i jak tymi siekierami, które właśnie się zaczęły upowszechniać, oni już odlesili jakiś teren większy, no to mogli teraz zaorać, może nie zaorać, ale zruszyć ziemię takim radłem podczepionym pod wołu i dzięki temu też mieli więcej żywności. Homon to było wtedy, czy jeszcze nie? Jarzmo. No homon to trudno by było wołowi na woła założyć, dlatego że homon to jest na konia i mamy taki okrągły jakby pierścień, no a woł ma rogi. No tak. Jak to założyć? Ale na kobiety można byłoby. Bo to tak znaczy, było, chłopaki nie patrzą, że oni zakładali kobietom homonto i orali nimi pole. Tutaj jest pewien problem, bo wywołaliśmy wilka z lasu. Nie wiem, czy się obczytali o tym, żeby tutaj wywołać kontrowersję. Nie, broń Boże. Ale w początkowej fazie neolitu niestety kobiety ciągnęły radła. Czyli tak naprawdę te prymitywne sochy, bo jeszcze nie mówimy ciągnij o ciągnij radło. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nie było jeszcze sprzężaju ze zwierzęciem. Druga sprawa, kobieta ciągnęła radło z racji tego, że ciężej jest kierować radłem. No tak, zdecydowanie. Bo ono nie ma żadnej stopy, nie ma żadnej odkładnicy, więc ono się nie trzyma w ziemi. Tak, tylko ono dużo trzeba siły, żeby szło tak, prosto. We wszystkie strony, więc to raczej mężczyzna trzymał to radło, żeby nie zostawiać tak zwanych calizn gdzieś tam, żeby wszystko było zorane. Natomiast kobieta biedna musiała to radło ciągnąć. No więc no można by było... można by było zrobić imprezę, wybrać taką wczesno-neolityczną gospodynię, że musiałaby właśnie upiec jakiś podpłomyk, pociągnąć radło, coś upleść, jakiś koszyk, ewentualnie zrobić coś z lnu. No i jakaś statuetka do tego. Tak, myślę, tak, że impreza tak. była przednia. No albo wyścigi radeł. Zamęczani archeologią to zaraz spadną te słupki. Więc się po prostu przeniesiemy do góry i pogadamy po drodze. Najprawdopodobniej w taką pogodę w neolicie po prostu chodzili nago, według mnie. Możemy się pobawić w neolit, dla mnie spoko. Bawimy się w neolit? Bardzo sobie nie możemy na to pozwolić. No wiadomo. Co my tu mamy w osadzie? Przede wszystkim mamy chałupę rady wioski. Tak jak powiedziałem, te osady były zarządzane przez jakiegoś przywódcę plus jakaś rada starszych pewnie wokół niego. Nie ma państwowości, ta wioska jest tak naprawdę, ta osada,
bo wioska to jest XIX wiek, jak się to wytworzył taki konstrukt, ale taka osada jest tak naprawdę takim małym quasi państwem. Kiedyś były w Grecji państwa miasta, tu są wioski państwa, takie jakby. Mhm. Więc mamy chałupę rady wioski, mamy chałupę myśliwego i rybaka zarazem. Mamy tutaj też jakiś drób w postaci kaczek i gęsi. Te kaczki i gęsi, one były wtedy, trzeba pamiętać, tylko i wyłącznie polowane. Nie hodowano w neolicie żadnych tego typu zwierzątek. Kaczka to dopiero upowszechnienie. Kur też nie było. Kur nie. Kura przybyła z Indii, ona w tamtym momencie dopiero była gdzieś po drodze. Natomiast gęś to jest upowszechnienie się w okresie wpływów rzymskich, czyli gdzieś tam Pan Jezus chodzi po Jerozolimie. Natomiast u nas kultura przeworska, tak zwani lugiowie, te gęsi hodują i co ciekawe sprzedają pierze do Rzymu. Więc mógł Pan Jezus spotkać nawet i jakąś pierzynkę, może nie pierzynkę, ale poduszkę na targu gdzieś w Jerozolimie z gęsi z naszych ziem. Pierze do Rzymu Pan bierze? Więc takie ciekawostki. Znalazłem jakieś kierpce. No tak, to są kierpce trochę zużyte, bo jak wiadomo tutaj jest żwirek, więc tak naprawdę chodzi się 3-4 dni w tych kierpcach i... A to do Manie w Deichmanie kupujecie, czy...? No, powiem szczerze, że kupiliśmy w Deichmanie. Coś na wzór neolityczny, chociaż neolityczne to nie było, rozpadło się szybciej niż to. A to jest własnoręcznie zrobione? To jest własnoręcznie zrobione, z wykorzystaniem jakiegoś elementu, że tak powiem, z Chin. Rozumiem, no tak. Co by to było, że tak powiem, podeszwa. A tak naprawdę, no to głównie to było w całości ze skóry. Co to za skóra jest? To jest skóra z, w tym przypadku z kozy. Tak naprawdę głównie chodzono boso. Na zimę owijali sobie skórą po prostu nogę. Oni tą podeszwę w stopie mieli zupełnie inną niż my. Tak. Pamiętam opowieści jednej tutaj z okolicy z starszych osób, która mówi, że przed wojną jak się chodziło głównie na wsi na boso, no to nawet wejście na gwóźdź powodowało, że myślano, że oset się wbił w stopę. Tak, bo ta skóra była dużo grubsza. Nawet teraz, jak ktoś pracuje fizycznie rękoma, to ma zupełnie inną skórę na dłoniach, on też rękowa cieje, nie? To samo nie było ze stopami po prostu, nie? Ciekawe jak pan Cejrowski ze swoimi podeszwami. Tak, tak. On normalnie jak bierze, jak widziałem, nie, że jest asfalt, to by tak to iskry idą, nie? Tak zrobi. Nie wiem, jak szybko biegnie, rzeczywiście to... chodzi na boso, a na ile tylko do programów. Że ja go widziałem kiedyś na lotnisku i był boso. Na lotnisku był boso, tak. Czyli jest rzeczywiście, nie fałszuje, czyli tak. Chodzi na boso, no to fajnie. W ogóle też jest taka teoria, że lepiej się wtedy czujemy, że to uziemienie jest jakby kontakt z glebą, że inaczej, że jednak... Tak, czujemy się lepiej. Oddycha organizm przez stopę też, nie? Ja też bym był trochę sceptyczny, bo jak pochodziłem kiedyś cały dzień po tym żwirku, to naprawdę czułem się lepiej. No tak, ale no, wydaje mi się, że, też że stopa też oddycha, nie? Oddycha, no i te wszystkie punkty na stopie, one są masowane, więc podobno to jest dla zdrowia lepsze, no ale nie po żwirku, tak jak powiedziałem. Ale jak pewnie chodzi się całe życie, nie? To ma wtedy to sens, a nie jak się... Słuchaj, no możemy dla przeprogramu zrzucić buty do jeziora i... Możemy teraz zdjąć buty i próbować przejść przez osady, zobaczymy co wyjdzie z tego. Myślę, że mam paznokcie obcięte, mam, możemy ja zdjąć. Ja nie mam. Nie masz? Nie, mam pół urwanego jeszcze z Meksyku. Kartel złapał. Tak? Kacper Błoński, tego u niego nie zobaczycie na Instagramie. A ja zdejmę. Zdjęliśmy buty na chwilę, ale chodzenie po tych kamieniach naprawdę nie jest fajne, więc ja... Lidl to może być twoja reklama. Piszcie na maila kontakt@palhajstv.pl. Ja wam podam... Dokładnie podamy numer konta. Mniej niż 100 koła to nawet nie piszcie. Ale powiedz mi, czy do budowy tych domków wykorzystaliście tekturę albo dyktę? Nie. To z czego lepiliście? Patyki. Przede wszystkim, żeby zrekonstruować taki obiekt, trzeba najpierw na podstawie badań archeologicznych wbić słupy, tak jak to wtedy robiono, opleść jakimiś patykami i na te patyki, jako na stelaż, nakładamy polepę w postaci gliny z sieczką. To wysycha i mamy ścianę. Rozumiem. I taką glinę na przykład, jak otworzyliście, to zamówiliście skądś, czy wydobywaliście sami z ziemi gdzieś? Tak naprawdę na naszym terenie ta, może nie można mówić tutaj o glinie, tak zwany les, skała lescowa, ona jest bardzo tutaj rozpowszechniona. To właśnie opowiadałem im podziemna trasa w Opatowie. W Opatowie jest właśnie wykuta
wydrążona w zasadzie, nie wykuta w tym lesie. On jak jest mokry, jest bardzo takim przyjemnym błotkiem, natomiast jak wyschnie, staje się skałą. I na tym terenie on był wykorzystywany do budowy. Ale jak dotykałem tej ściany, to ta skała jest taka, ona się bryli dosyć szybko, nie? W tej podziemnej trasie. To nie wygląda na takie stabilne, a jednak jest. Nie? Jest, dlatego że dopóki pozostaje suche, jest stabilne. Gdyby tam weszła wilgoć, no to rzeczywiście może się to stawać bardzo niestabilne i oni to wykorzystywali właśnie. A w takim razie jak oni utrzymywali, żeby tam nie było wilgotno w tej podziemnej trasie? Nie pili tam po prostu. Powiedz mi, jak jesteśmy właśnie już w chacie szamana, czyli szaman to jakieś wierzenia, kultura i tak dalej, no niestety z czasów, no wtedy jeszcze w ogóle nie możemy mówić o państwie polskim. O państwie polskim tak naprawdę możemy mówić, jeśli o polskim, to w okolicach chrztu, chociaż ono się narodziło... Ale Polanie byli wcześniej pewnie. Byli wcześniej, a tak naprawdę państwowości na ziemiach polskich były dużo wcześniej niż państwo polskie, bo przecież mieliśmy państwo Samona, mieliśmy państwo wielkomorawskie tutaj na terenie Małopolski. Mało tego, mówi się, że chrzest Polski był w 966, a tak naprawdę to się tylko Mieszko ochrzcił i państwo Polan. Natomiast Małopolska czy Śląsk były już chrześcijańskie z obrządkiem cyrylometodańskim. A nawet... taka, że cała Polska kiedy stała się chrześcijańska? Tak naprawdę chrześcijańska Polska stała się dopiero gdzieś w końcówce średniowiecza, kiedy ludzie już wszyscy przeszli na katolicyzm, a tak to gdzieś tam po lasach, w jakichś miejscach ta ludność, pomimo tego, że już do kościoła chodziła, ale jeszcze czciła starych bogów. W momencie chrztu chrzcił się tylko władca, natomiast cała reszta dalej funkcjonowała w tym systemie religijnym, w którym wcześniej funkcjonowała. I dopiero przybycie księży, kościołów, budowa tych kościołów, oczywiście konkurencja kościoła i tej religii przedchrześcijańskiej, no zawsze było łatwiej tym ludziom przyjść, wejść do kościoła i pomodlić się pod dachem, niż stać pod dębem, gdzie mogło być gorąco, zimno, ewentualnie lać. Więc no, w jakiś sposób rynkowo kościół był atrakcyjniejszy. Poza tym kościół też przynosił na nasze ziemie olbrzymi postęp, nawet technologiczny. No to są zakony typu cystersi, przecież oni tak naprawdę... Piwo robili przede wszystkim, jakieś tam tak, pisali, w ogóle księgi prowadzili, nie? Sprowadzili rośliny, których żeśmy na oczy nie widzieli, jakieś zioła. Całe lecznictwo, cały dorobek tak naprawdę średniowiecznej Europy i zaczerpnięty gdzieś tam ze starożytności, no to właśnie te zakony na nasze ziemie to są pozytywy, ale są też jakby negatywy tego, że kościół przydał, że tej naszej kultury nie ma i naszych wierzeń. Negatywem na pewno jest to, że w żaden sposób zbyt wiele się nie zachowało, nie wiemy o tych religiach słowiańskich zbyt wiele. To bada się na zasadach jakichś porównawczych, jakichś tradycji miejscowych, próbuje się to w jakiś sposób odbudować. Chociaż czasami są gdzieś zapiski. Tutaj jest no jakby jedyny zarzut w tym, że po prostu nie spisano tego jakoś, tak, żeby no i można było to odtworzyć. Wierzyliśmy w wielu bogów, bo nie był jeden, nie? Wielu bogów, wiele bogiń, oczywiście były też różnego rodzaju inne istoty, typu jakieś demony leśne, domowe, wodne. Tak naprawdę to dzisiaj, w dzisiejszej kulturze polskiej możemy odczytać nawet te bóstwa czy demony, które wtedy funkcjonowały. Przecież do niedawna mówiło się o topielcach na przykład. No to była tak zwana topielica i ta topielica gdzieś tam, czy topielec. Mi się bardzo podoba właśnie to w Wiedźminie, były te wszystkie no demony, właśnie. Na przykład południca, nie? Że ktoś był w południe na polu i zakręciło mu się w głowie, że to był demon, a to po prostu był udar zwykły, nie? To był udar, więc ludzie sobie to jakąś tam południcą tłumaczyli, czy na przykład mamuną. Nie wiem, czy słyszeliście o mamunie. Mamuna, nie. To była mamuna i ona po prostu miała, że tak powiem, taki kaprys, że wymieniała dzieci. Często się mówiło, że dziecko po porodzie było takie, bym powiedział, grzeczne, nie płakało. W pewnym momencie przyszedł ten duch i to dziecko zmieniło absolutnie, więc mówiło się, że podmieniła go mamuna. Też były jakieś duchy, które jakieś zaklinały, żeby komuś tam kołtun na głowie wyrósł. To już nie wiązali z niemyciem się, tylko właśnie z tym, że demony ich zaatakowały. Ta demonologia słowiańska jest bardzo bogata. Udało się w jakiś sposób ją odtworzyć. Czy to Aleksander Geisztor, mitologia Słowian, bardzo ciekawie to jest opisane, czy Jerzy Strzelczyk, można sobie poczytać. I tak naprawdę to, co w Wiedźminie, to dużo zostało zaczerpnięte i też dzięki Wiedźminowi
kultura słowiańska została w jakiś sposób też spopularyzowana na świecie. Na zachód, tak. I myślę, że tędy droga, żeby właśnie poprzez internet, poprzez takie nowe technologie próbować to, co się jeszcze zachowało z historii tej słowiańskiej, w jakiś sposób wyciągać. W kulturze masowej, światowej, nasza słowiańska kultura nie jest taka oklepana, nie? Jak na przykład kultura rzymska, egipska, taka już opatrzona przez filmy, gry, seriale, nie? Ona nie jest niestety za bardzo znana, chociaż tak naprawdę kultura chociażby polska jest dosyć silną kulturą. To, żeśmy się nie rozpuścili gdzieś tam, ta nasza Polonia w USA, to jest wynik tego, że wydaje mi się, że jakby tradycjonalnie jesteśmy na wyższym poziomie niż na przykład Amerykanie i stąd po prostu nie jesteśmy w stanie się tak szybko tam rozpuścić, no bo oni mają kulturę, jaką mają. No niestety też bardzo krótką państwowość. Bardzo krótką państwowość. Jest to też bolesne, że w jakiś sposób w latach 90. doszło do tej amerykanizacji polskiego społeczeństwa, bo żeśmy zeszli, że tak powiem, troszeczkę niżej. Zachłysnęliśmy się zachodem wtedy, Coca-Cola, tak, McDonald's. Tak, nawet jakbyśmy kinematografię dzisiejszą przejrzeli, to są takie wzorce z Ameryki, które gdzieś tam próbujemy kopiować, wychodzi to czasem tragicznie, a okazuje się, że nawet w ramach nie do końca niepodległego państwa, jakim był PRL, zależnego, robiliśmy lepsze filmy niż robi się je teraz. No tak, zdecydowanie. Kolejne pytanie mi się nasunęło. Czy ludzie w tamtym okresie byli dużo niżsi, czy byli takiego samego wzrostu? Byli niżsi. Szkielet kobiety znaleziony na Kujawach, 1,45 m, była dorosła, 30 parę lat, czyli już chyliła się ku tamtemu światu, niestety. 1,45 m. No to szkielety męskie mogły mieć tam 1,60 m, tak. Okay. No nie było antybiotyków wtedy też jeszcze, nie? Tak, no i zdecydowanie byli niżsi. Wydaje się, że w tych chałupach powinno być troszeczkę niżej. No ale robiliśmy to tak, żebyśmy się przemieszczali normalnie, nie schylając się za bardzo. Okay. To chodźmy do środka. Z antresolą. Ale naprawdę jest chłodno w tych, jak na taką pogodę. Na takich antresolkach spano. Żeby poszerzyć jakby obszar zamieszkania, no to się budowało antresole. Z drugiej strony ciepło też później w zimie jest zawsze wiadomo, tak, cieplej dobra, wyżej. A czy właśnie w zimie też przychodziły tutaj zwierzęta do takiego nawet małego domku wprowadzali? W tej kulturze już nie. Nie chciałem was zanudzać za bardzo tą opowieścią, ale w tej kulturze już raczej rezygnuje się ze zwierzątek w domu, bo nie ma miejsca tak naprawdę na te zwierzęta. Okay. Czy też ogień pewnie już był trochę. To znaczy on już od bardzo dawna był, z tym, że tutaj już raczej właśnie takimi piecykami nagrzewano takie pomieszczenia. Skóra dzika miała za zadanie wyłapać iskry, bo skóra dzika trudno się zapala, więc te czyli iskry... można powiedzieć, że dzik nie jest łatwopalny. Nie jest łatwopalny dzik. Spróbujcie podpalić dzika w lesie, zobaczycie, czy jest łatwopalny, czy nie. Mamy tutaj kość, krzemień i róg. To właśnie z tych materiałów robiło się różnego rodzaju narzędzia. Można było zrobić na przykład łopatę z łopatki, jak sama nazwa wskazuje. Czy można było na przykład z takiego krzemienia, tu mamy krzemień czekoladowy, bo jest kilka rodzajów na terenie Polski krzemienia. Z niego na przykład robiono takie... Chodzi o kolor czy o smak? Można próbować. W każdym razie on się odłupuje na bardzo długie wióry, tak zwane, więc można było noże z niego świetnie robić. Krzemień świeciechowski, który się nadawał do produkcji chociażby siekier. Każdy ma swoje właściwości, które są na tyle niepowtarzalne, że każdy ten krzemień był używany tak naprawdę do różnych rzeczy. Mhm. Tym krzemieniem się handlowało, wymieniało się na dalekie odległości. Pokaż, jaki on jest? Taki nakrapiany krzemień świeciechowski jaki z Lubelszczyzny. Jaki on jest świeciechowski? On jest świeciechowski, bo on świeci, a się go schowa. No i często też niestety turyści chowają go, jak tu przyjdą. Zła strefa. W zeszłym roku 15 kg się go rozeszło tutaj. Tak? Że tak, no świeciechowski świeci, to się bierze. W osadzie neolitycznej jawkinie gasną światła, wszystko ginie. Można zobaczyć jaki jest. Na chwilę tylko. Tylko nie chowaj. I okazuje się, że w takiej osadzie neolitycznej też można powiedzieć, że ciut z PRL-u jest. Dlaczego? Dlatego, że łyżki giną.
Tak? Zaradę? Trzeba będzie przywiązywać, tak jak w tych filmach. No i cuchu, tak. No bo każdy jak wychodzi, słonikę z kieszeni robi. Oddaję, żeby nie było. O, a to jest kurnik. Co to za kurnik? Czyli złapałeś się na tradycyjny mój tutaj haczyk. Aha. Kury nie było, spichlerz. Spichlerz, w takich spichlerzach przechowywano zboże. Na podwyższeniu, żeby wilgoć nie wchodziła, jednocześnie, żeby jakieś myszki miały problem życiowy dostać się do tego zboża. No i oczywiście tego typu spichlerze można jeszcze w Afryce gdzieś spotkać, tylko różnica taka, że tam lepione są nie powiem czym. I podwyższenie też jest, żeby nie wchodziły różne gryzonie, ale też jakby wilgość, nie? To chyba tak, więc jest jakieś takie zabezpieczenie. Bo ono wiatr od dołu spowoduje, że to nie pleśnieje. Dodatkowo są domniemania, że można było wtedy przetrzymywać chociażby zaskrońce, jako węże w takich koszach. Wtedy tam ta mysz miała rzeczywiście dodatkowo jeszcze jakieś emocje, które powodowały... Taki autoalarm trochę, taki tylko autoalarm. No i co ciekawe, też jest domniemanie, że kuna domowa była hodowana wtedy w osadach. Kota nie było jeszcze na terenie ziem polskich. On dopiero później się pojawia. Więc łapie się kuny leśne, przynosi się do osady, pełnią rolę kota. No i co ciekawe... Kuna wtedy zostawała z człowiekiem? Zostawała z człowiekiem. Jak była na postronku, to zostawała. I jak była na postronku i miała dodatkowe jakieś frukta z tego, że była z człowiekiem, no to po prostu została. I do dziś została z człowiekiem. Przyszedł kot, stał się, że tak powiem, atrakcyjniejszy, wyparł kunę i wytworzył się dzięki temu od neolitu gatunek kuny domowej. Jak byłem takim małym skrawem, to u babci kot jedyny, co dostawał, to mleko czasami od krowy i to wszystko, żeby się napił, ale jedzenia nie wolno. Jak rzucali coś, dziadek strasznie krzyczał, że no kot tak, ma być kot głodny. Ma być głodny, żeby złapać mysz. Artysta głodny jest płodny. No tak. Dokładnie. A co tu się dzieje? Tutaj właśnie a propos głodu, o którym przed chwilą wspomnieliśmy. Zagryzka. Jest zagryzka. Przygotowywano pokarmy. Jak wiadomo, te chałupy wcale duże nie były. Przy takim upale jak dzisiaj gotowanie w tej chałupie byłoby dramatem. Więc raczej to życie ogniskowało się na zewnątrz tych chałup. Na takich prymitywnych żarnach. Mówię, życie się ogniskowało. Tak, ogniskowało się. Na takich prymitywnych żarnach typu nieckowego wykonywano mąkę. Później lepiono z tej mąki placki i można było na takim rozgrzanym kamieniu, ewentualnie w takim kopułkowym piecu, taki podpłomyk upiec. W zasadzie to coś podobnego na wzór haczapuri gruzińskiego. Takie placki podlepiało się gdzieś tam na rozgrzany piec i można było szybko je przyrządzić. No możemy spróbować takiego placka. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja też chętnie. Taki typowo neolityczny. Uwielbiam. Placek. Wszystko, co jest zrobione na ogniu, smakuje dużo lepiej. To prawda. A te zielone liście, to co to? Lebioda. Ale pyszne. Lebioda? Lebioda. To jest u mnie taki... się na podwórku mówiło lebioda, na kogoś to Kiełbski był w piłkę. O, lebioda. No a okazuje się, że co lebioda może mieć wspólnego z piłką. No ale co podwórko, to różne koncepcje. To jest taki chwast, który okazuje się, że tak naprawdę z racji swojego smaku, czyli tak naprawdę nie ma smaku, ale jest dosyć pożywny i był jedzony zarówno w neolicie, jak i przez wszystkie kolejne epoki, nawet w powstaniu styczniowym tutaj na... To jest jadalne? To jest jadalne, no można spróbować. Ja bardzo chętnie. A co w tym jest, że to ma taki trochę taki właśnie ziołowy smak, nie? Tak i czarnuszka. A czarnuszka. Teraz nie można mówić czarnuszka, już takie czasy są. Afroamerykanuszka. Daj spróbować. Na jednym była. Nakarmżone. A, nie jest złe, nie? Ej, to jest smaczne. No, jest. Daj jeszcze. Takie... Smakuje trochę jak jakaś fasolka. A Marcina, co to jest to białe? Nie mogę ci powiedzieć. Dobra, no to ja chcę, to ja chcę. Do samego końca, jak w zakochanym kundlu. Ona ty łykaj jak młody pelikan. No. Ty łykaj łodygę. Łykaj łodygę. Łykaj łodygę. Romantycznie. I połączyła ich lebioda. O. A coś mamy, żeby rozetrzeć, żeby zrobić samą mąkę? I spróbować, czy damy radę, czy nie? Ja bym chciał zobaczyć, jak Kacper Błoński robi mąkę. A ja bym chciał zobaczyć, jak ty robisz. To obaj zrobimy. No to idealnie. Kto zrobi lepszą mąkę? Będziemy konkurować między sobą. Później zrobimy konkurs dojenia. Proszę Państwa, Kacper Błoński będzie robił teraz mąkę. Specjalnie dla widzów. Ubijam czy ucieram to bardziej? Ubijać i ucierać. Jak u Donatana. I nie rozsypywać. O, to już jest problem. Marnacji nie zniesę. O. Ale ci to idzie. No. Patrz, jak on to robi, nie? Ej, ale coś się dzieje już.
Dym mi leci na oczu. Ej, jest, pojawia się. Kiepskiej baletnicy. Nie, i pojawia się, to nie jest no, tak, że to się... Nie ma lipy. Nie ma lipy. No ale wyobraź sobie w tym momencie, że jesteś neolityczną gospodynią, masz 10 dzieci. No i jeszcze homonto na głowie. Nie, to... Radło. Radło. Nie, no moja mama zawsze mówiła, ta, jeszcze sobie powinnam wsadzić szczotkę w dupę i zamiatać za sobą. Tak często mówiła. Tylko nikt nie powiedział, że się 2 godziny robi, żeby to była mąka, nie? No teraz to na razie jeszcze do jest mąki za jeszcze grube, nie? To jeszcze nie jest mąka przecież, nie? I takiej mąki na ile starczy z tyle ziarna? No, na pół wioski. Ciężko się uciera ta mąka. Wygląda ciężki prościej. Kawałek chleba, innymi słowy. No owsianka by zrobił już. I teraz trzeba dodać do tego ślinę, tak? Czy co? Tak, jakiegokolwiek właśnie takiego... Lubrykantu. Do podpłomyka jeszcze dobrze by było mieć mleko, więc przejdziemy do kozy. O kurde. O, czyli zrobimy prawdziwy neolityczny podpłomyk. Tak, od A do Z. Tutaj mamy barany, tylko nie wiem, czy ze względu na temperaturę one będą chciały nam tutaj się zaprezentować. Owca śruboroga, więc one są takimi stosunkowo prymitywnymi owcami, stepowymi, węgierskimi. No i na tyle prymitywne, że stwierdziliśmy, że tutaj je zastosujemy jako tę neolityczną. Jak się woła owca? No właśnie problem jest z tym, że owce się nie woła i to jest ból. Śruboroga owco, pokaż się filmowco. Może się tutaj uda. Czy to są jajca, wywabić czy to są... tego drugiego. Bo to są barany, tak? Tak, więc to jest to, o czym tak, mówisz. Tak, to kindybał. Widzisz to? Widzę. Ja też chcę zobaczyć. Ta część ciała wśród turystów budzi wielkie emocje. U mężczyzn być może z jakichś niedoborów, u kobiet... Tak. Fascynacji może... dzikiej. Dzikiej fascynacji. Nam chodziło, że małe. Małe. Małe to później. Śmieję się oczywiście. No nie, no ja się nie śmieję, nie? Dobra, to są małe, nie? Jak to się tak mówią, z czym do ludzi? Możesz, kochany, wyjść. Idę do wiadra. O Jezu, ja się sam wystraszyłem. Chodź tu. Czy one atakują tak z baranka? Tak, no mnie co prawda nie zaatakuje, bo jestem jego chlebodawcą, natomiast z innymi nie wiadomo jak by było. I ona tak wie, kto jest chlebodawcą. Zobacz, patrz, ale zobacz jak mu się bujają. Czaiła się do mnie. Przyzwyczajone są do mnie i do pracowników, więc tutaj raczej nikomu nic nie grozi. No ale ktoś... na chwilę, zobaczymy czy to prawda, że są przyzwyczajone. Na takich trosnach wykonywano materiał, z którego później tworzono tego typu mniej więcej odzienie. Wykorzystywano do tego len. Wełny raczej wtedy nie pozyskiwano, bo tak naprawdę nie było z czym tej owcy ostrzyc. Z kamienia nie da się zrobić nożyczek. Jakby nie potrafić działać w kamieniu, tego się nie da zrobić, więc tak naprawdę dopiero w epoce brązu pojawiają się nożyczki. Czyli w ogóle futro wtedy było nieistotne, jeżeli chodzi o owce. To znaczy istotne było, prawdopodobnie strzesywano. Znajduje się grzebienie, którymi strzesywano te owce, dlatego że one w sposób naturalny wtedy jeszcze gubiły wełnę. No fajne. Ale spocone jest. Dzień dobry. O! Panienka z okienka neolitycznego. Proszę mi otworzyć okno. Co macie? Kozę. Nieznośny mały potworek, który zjada wszystko. Wszystko, nie? Tak. Wszędzie wchodzi, zjada wszystko, rozwala wszystkie wykłady o archeologii. Jak schodzi na poddęba, to już wszyscy widzą tylko kozę. Hodowano kozy, więc pozyskiwano oprócz skóry, mięsa, także i mleko. Więc wykorzystamy taki klasyczny puchar lejkowaty, od którego pochodzi nazwa całej tej kultury. A archeolodzy często takie puchary znajdują. A oni kulturalni byli? Nie wiadomo, czy byli kulturalni, ale nazwano ich kulturą. Ale kulturę jakąś musieli mieć. Jakąś kulturę osobistą czy nieosobistą mieli. Więc mamy ten puchar.
No i potrzebny nam jest dojarz. Kto zostanie dojarzem? No i Kasper i ja będziemy się zmieniać. Chcemy zobaczyć. Są dwa sutki, więc dacie radę. Są... No i fajnie. Natomiast trzeba będzie przytrzymać Sabinę, bo ona na pewno nie jest przyzwyczajona do tego, że doi ją ktoś obcy. Inny. Po prostu to trzeba w ten sposób. O, o jak ładnie. Idzie. O. Więc zobaczcie, to wystarczy umiejętnie dociskać ten pokaż cyc i mamy mleko. O. Marcin, no. Poczekaj. Zobacz, bierzesz no całą dłonią tu. No. Tylko za pucharek rozwali. Przytrzymaj no mi tu z boku. Zobacz, bierzesz całą ręką no tak, obejmujesz tymi palcami. Tak. Zamykasz tam, żeby mleko ci nie uciekło, a później tym palcem dociskasz. Ale cieplutkie. Okay. I wskaz... O! No widzisz. Kurde, Luisa, jak u ciebie trochę. Tylko, że tutaj leci. A mogę też spróbować? No spróbuj, no jeszcze raz w życiu coś doiłem. Nie, tu. Nie, sam. Tak. Za sam sutek złap. O, Marcin, nie, prawie jak u ciebie. Nie, zobacz. Tak? Tak. I ty dociskasz tymi dwoma. O. Gdzie? Fajne. Ale miłe takie w dotyku no to jest, nie? Musi chociaż tak raz chlusnąć. Tak, chociaż dobra raz, dokładnie. Musi chociaż raz. Dajesz, Kasper. Jest, idzie. O, proszę ale bardzo, jesteś idzie geniuszem. Kacper, kurde. Wiedziałem, to musiałem rozkminić tylko jak działa. No. O, a gryzuje akurat za tobą. Ale no. Dobra, nie będziemy jej... O, bo ona zerze kamerę za chwilę. No, ale powiem wam, że... Kacper doje koza, druga się załatwi. Osiągnięcia są. O, jaki groch. No. Zabcia, dziękujemy ci bardzo za pomoc. Było super. Sabinka, przepraszamy. Przepraszamy za kłopoty. Przyszli, zmacali i idą. Bo to jest dużo mleka, teraz mało chyba teraz zdaliśmy, nie? To znaczy zdoliliśmy bardzo mało, tak naprawdę powinna dać ze dwa takie pucharki, pełne. Ale jest w stanie ile taka koza? Pewnie z 2 litry spokojnie, albo z 3. W jej przypadku póki co daje 3 litry. Poproszę bez laktozy ten mleko i podpłomek bez glutenu. Tak. Co to, długo tak, to teraz, tak? Nie, 2 dni, tak. 3. Wiesz, ludzie z czasów neolitów byli bardzo cierpliwi. Jak robiło się kluski w domu, a nie kupowało na przykład makaron lubelski, to były często... Były takie czasy? No to odkrawali kawałek tego placka, rzucali na blachę i tak naprawdę powstawało coś w tym stylu. Tak, ja też nieraz jakbym u babcia zawsze kawałek ciasta rzucała i zjadałem, no. Więc to tak naprawdę jest jedna z najstarszych potraw. Można zrobić w domu, ale takie z ogniska na dworze smakuje dużo lepiej. Jedzenie jedzone pod chmurką smakuje lepiej. Tak, no bo dlatego, że jest bliżej natury, więc czujemy to jedzenie jako coś bezpiecznego, no bo nas żywi, a jednocześnie mamy tę naturę, która nie do końca jest poznana i być może wtedy doceniamy ten placuszek, który mamy, bo jak jemy go gdzieś tam w jakiejś wykwintnej restauracji, no to on nie ma takiego wydźwięku. No nie, w ogóle ludzkość przez kilkadziesiąt tysięcy lat śmierdziała ogniem, nie, dymem, nie, jakby siedzieliśmy przy ognisku codziennie. Też śmierdzimy niestety. No. Ale wiem, ale wiesz o co chodzi, że po prostu jakby całe życie gromadziło się wokół tego ogniska. Przez tysiące lat ludzie patrzyli wieczorem w ogień po prostu, cały czas w niego patrzyli, siedzieli przy nim, byli bezpiecznie, było ciepło, zwierzęta się bały, nie. I stąd ten ogień już w zasadzie genetycznie wszedł jakby w nasze umysły. Że nam się podoba, każdy patrzy nam w niego. Nam się podoba, każdy chce mieć kominek w domu. Także uspokajający jakiś taki jest, nie? Więc mamy ten podpłomyk, mamy mleko od Sabiny, które sami podtrzymaliście. No dobra. Mleczko z puchara. Jak smakuje? Świetne. Kozie mleko. Dobra. No to jest naprawdę genialne. To nie jest niedobre, nie? Takie... Zwłaszcza, że sam udoił. Ale nie jest też najlepsze, nie? No nie, no to bez przesady, to nie jest to wódka, nie? Ale no. Ale podpłomek też wyszedł. A nie dobrze. Jest niedobre. Ma inny lekko posmak, później po napiciu się. Taki właśnie. A to musi jest mieć taki trochę jakby potem... rozwodniony. No nie jest to mleko krowie. Żebym nie potłukł. O, z muchą. A, oj tam. Mucha ma bardzo dużo białka. I innych bakterii. Smakuje zajebista bardziej jak taki jakiś sojowy, orzechowy. Bo jeszcze chcesz, mogę nie możesz zerować. Tak, niektórzy uważają, że po prostu czuć kozę. Me. Sabina, no zaraz przyjdę. Ale zobacz, jak ci się nie spodobało, dwóch chłopów ją męczyło.
idziemy do domku garncarza. On jest na tyle duży, że możemy się schować przed tym słońcem. A dzisiaj naprawdę jest ciepło. 30 stopni spokojnie. To jest piec garncarski. Powiem szczerze, że mało neolityczny, bo piece były w tamtym okresie wkopane w ziemię, ale my musimy mieć go na wierzchu ze względu na to, że tu jest nieprzepuszczalne podłoże, jest wilgoć, zbiera się woda jak się podkopie, więc on tak naprawdę neolityczny nie jest, no ale służy nam do wypału naczyń. Wypalacie w nim naczynia? Wypalamy w nim naczynia, no efekt wypałów jest różny. Czasami jak podłoży się za dużo, to glina się topi i robi się coś takiego z kubka. To jest największa zdobycz kultury tych pucharków spierdolonych. Gdyby... Trzeba uformować kulkę. Wolant. To jest dżentelmeński program. Ale to jest dżentelmeńskie wyciąganie powietrza. Wolanta. To ma być przyczepiane później gdzieś do ściany? To jest symulator kozy. Z przystawką do prysznica. To jest symulator kozy. Będziemy doić później. No dobra, kulka, no. Kulka i teraz tak, robisz podstawę, lekko. Uderzając lekko gdzieś tam w stół. Jest chyba za mocno. Trzeba sobie troszeczkę będzie namoczyć. Uważajcie teraz, żeby to nie wylało się na jakieś kamery albo coś. Ale jaka misa. Mogę zwilżyć? Tylko nie za dużo, bo zrobisz po prostu błotko. O kurde. Jak już masz taką kulkę, dobry koń po błocie pójdę. Wbijasz palec na środek. A jak ja teraz kamerę? I trzeba cały czas pamiętać o zwilżeniu. Bardziej z uczuciem. Bardziej z uczuciem. Czekaj. O zwilżeniu pamiętać. Tomek. I cały czas widzicie, rozciągać należy te ścianki. Jak pękają u góry, no to trzeba po prostu. Garnek się rozciąga. Jak awena jest King Konga. No nie wiem, kto lepiej, czy Luisa, czy Tomek. No ja, wiadomo, że ja. To mi się wydaje, że ja Tomek. Ja jestem absolwentką liceum plastycznego. Jestem dyplomowanym plastykiem. A ja kiedyś spałem z jedną plasteczką. I z rzeźby miałam dwójkę, tak żeby zaliczyć. Pędzlem? Nie, spałem w jednym mieszkaniu. W ogóle nie znałem jej, bo to był hostel. Powiem wam ciekawostkę, że jakby wrzucić na przykład taką mokrą miseczkę do ogniska, to na ściąg po mi. Prostu wybuchnie jak petarda. Celebryto mój jedyny na zlecenie, bez zlecenia zresztą też, ściąg mi. Jak to? Z dłoni. A, okej, okay, po prostu. I super. I ja sobie załóż mu gdzie indziej to. No. Dobra, ja po prostu zrobiłam talerzyk i każdy zrobił coś innego. Zrobiłem coś, czego jeszcze nigdy nikt nie zrobił, czyli... Gówno. No właśnie, to już coś zrobił, ale ja zrobiłem to inaczej. Dzięki za przybycie. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem archeologią. Nie, bardzo ciekawie było. No i zapraszam do epoki kamienia. Czyli kultura pucharków lejkowatych dominuje nad kulturą amfor kulistych, tak? W zasadzie to kultura amfor kulistych była później, czyli miała jakieś wartości w sobie, bo jest kulturą następną, więc chyba dominowała jednak tamta. Aha, to dobrze, bo my jesteśmy bardzo blisko związani. Ale póki co dominują puchary. Bo polecamy wszystkim przyjeżdżanie do Kopca, żeby zobaczyć osadę neolityczną. Niedaleko zamek Krzysztopór i w dowolnej konfiguracji. Albo zamek, potem osada, albo osada, potem zamek. Tak, jesteśmy kilometr od zamku, także zapraszam serdecznie. Pieszo można przejść. Można przejść pieszo, wydoić kozę, spróbować mleka, zjeść pod płomyk i zanurzyć się w epoce kamienia. A jak ktoś chce się dowiedzieć, która kultura była najlepsza, to walisz do Tomka, on na pewno opowie. Dzięki wielkie, na pewno. Pozdrawiamy mieszkańców Sokoła Podlaskiego. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że Kacper Woński jest najbardziej znaną osobą Sokoła Podlaskiego. Tak mi się wydaje. Jest burmistrz, wójt, burmistrz. Burmistrz. Apelujemy do burmistrza. W głównym rynku jest rynek? Nie. Ma być rynek, a w rynku ma być fontanna, a w środku fontanny ma stać nagi Kacper Boński. Ma być taka fontanna, ma być, nie? No, zasłużył chyba jako najbardziej znany. Tak. Jak się nazywa mieszkaniec tej miejscowości? Sokołowianin. Sokołowianin. Jako najbardziej znany sokołowianin w kraju. W tym odcinku Palhajs TV niestety to już wszystko. A w następnym zobaczycie... Znacie Kacpra Bońskiego, czy nie znacie? Tak, znamy. To jest chłopak od nas z ekipy, nie? Tak się bujamy, nie? Po dzielni. Dzień jak co dzień, nie? Tak. Okay. Ej, znacie Kacpra Bońskiego? To jest człowiek od nas z ekipy, jakby co, nie? Trzymajcie mnie, kurwa. I na koniec, jak zwykle, krótkie info o naszym Patronite. Na dzień dzisiejszy mamy już tylu patronów, którzy wspierają nas miesięcznie.
taką oto kwotą. Dziękuję wam bardzo, jesteście świetni, wspaniali, cudowni, najlepsi. I specjalnie dla was, na kanale Wowunio, dla telewizji Palhajs TV, Kacper Błoński powie, dlaczego odszedł z domu X. No cóż, w końcu trzeba to wyjawić. Zaczęło się od tego, że...